Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Kolejny, trzeci już odcinek antywojennych Polaków Rozmów. Dziś mam przyjemność rozmawiać po raz kolejny z Sebastianem Pitoniem. Witam Cię, Sebastianie. Witam Ciebie również. Witamy Państwa serdecznie. Czas, jak zwykle, na podsumowanie ostatniego tygodnia działalności Polskiego Ruchu Antywojennego w pierwszej części, i druga część to komentarz do wydarzeń bieżących, przede wszystkim przemówień Joe Bidena, Władimira Putina i chińskiej propozycji pokoju na Ukrainie, czy szerzej w ogóle w Eurazji. Zacznijmy, Szanowni Państwo, od pisma. Pisma, które wpłynęło do mnie w ciągu mijającego tygodnia. To pismo, którego adresatem jest pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest to pismo, proszę zobaczyć w nagłówku. Nadawcą, Przewod... nadawcą, tutaj pismo, nadawcą. Przepraszam, oczywiście nadawcą jest, jest przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i groźba, szanowni Państwo, groźba, 140 tysięcy złotych dla Polskiego Ruchu Antywojennego, kanału, który powstał 9 dni przed pismem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pierwsze, pierwsze nagranie na kanale na YouTube Polskiego Ruchu Antywojennego pojawiło się 4 lutego. I tutaj mamy 13 lutego pismo Pana Macieja Świerskiego, który grozi nam, grozi nam karą około 140 tysięcy złotych za niezarejestrowanie kanału Polskiego Ruchu Antywojennego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Myślę, że to nie wymaga jakiegoś wielkiego komentarza. Pan redaktor Witold Gadowski już szeroko skomentował tego typu pisma rozsyłane. Posiadaczom kont na YouTubie, natomiast, natomiast myślę, że to, że po dziewięciu dniach od założenia kanału na YouTubie polskiego ruchu antywojennego, który nigdy nie miał włączonej, tak zwanej monetyzacji, czyli nigdy nie miał włączonych reklam, można to śmiało nazwać próbą stłumienia wolnego słowa. Próbą ograniczenia wolności słowa i próbą zniszczenia polskiego ruchu antywojennego. Jak się, Sebastianie, do tego odniesiesz, myślę, że tutaj jakichś wielkich komentarzy nie potrzeba, ale, ale fa faktem jest, że musimy przejść. Do szerokich działań zdecentralizowanych, bo widzimy, że pojawienie się oficjalnego kanału na YouTubie, czy takiego jednego miejsca, które by skupiało naszych zwolenników, no nie ma sensu, bo władza będzie natychmiast próbowała to stłamsić ze, wszelki, ze wszech strony, jakby tutaj z wszelkiego rodzaju zrzutki na kary. no W dłuższej perspektywie są bez sensu. Wiesz, dla mnie to jest skrajna bezczelność i arogancja. Wiesz, dobrze, że. Te pisma są wysyłane do sporej liczby YouTuberów. Znaczy dobrze i niedobrze, bo gdyby były tylko do nas, no to możemy powiedzieć, że no to jest szykana, tak? Ewidentnie wiesz, wybiórcza szykana, natomiast te listy są wysyłane do sporej liczby YouTuberów, w związku z tym będą prawdopodobnie możliwe jakieś pozwy zbiorowe. Natomiast sama idea, żeby YouTuber musiał się rejestrować w, kraj, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to jest przecież obłęd. Kiedy te. Przepisy zostały gdzieś tam uchwalone, no to od razu były interpretacje prawne, że to jest przesada i że po prostu nie ma się czym przejmować, że to jest jakiś, jak, jakaś kompletna prawna aberracja. I to, że w tej chwili zostało to wyciągnięte, świadczy moim zdaniem o tym, że ta strona, powiedziałbym, tych zarządców Polski, no, czepia się już wiesz, jak piany płotu, czy też jak tonący brzytwy, jakichś takich, takich rzeczy, które są no Ewidentnie słabe, no bo tutaj y, f, no będzie można spokojnie z tym walczyć, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę chodziło o to, żeby zastraszyć wszystkich pozostałych, że jednak wszyscy ci, którzy jeszcze tych pism nie dostali, no to oni mogą czuć się, wiesz, y, jestem w takiej sytuacji, że może w takim razie złagodźmy naszą retorykę i tak dalej, i tak dalej, no bo jednak y, wszystkie te kanały, wiesz, y, w social mediach. To jest, jednak, to jest jednak mocna siła. To Donald Trump praktycznie wygrał wybory dzięki social medium. Myślę, że oni sobie zdają sprawę, że wiesz, jeśli jedziemy gdzieś na spotkanie, jest 100 osób na tym spotkaniu, to nam się wydaje, że to jest super. A każdy nasz filmik jest oglądany przez nie wiem, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To jest to jednak gigantyczne, wiesz, siła rażenia jest gigantyczna. W związku z tym. Oni nas, tak jak, tak jak potrafią, no starają się w nas uderzyć. Tak jak mówię, na szczęście wydaje mi się, że, że wszystko to jest do odrzucenia, bo te uderzenia, myślę, że bardziej są obliczone na to, żeby zastraszyć resztę i żeby faktycznie nas koniec końców ukarać. Tak, podzielam Twoje zdanie. Uważam, że to jest oczywiście próba prowadzenia takich operacji psychologicznych. Nie dajmy się zastraszyć. Szanowni Państwo, tutaj apelujemy. Proszę się nie przejmować, jeżeli kanał polskiego ruchu antywojennego na jakiś czas zniknie z YouTube'a. Na pewno sam szyld, sam ruch oddolny nie zniknie, będzie na wielu różnych kanałach. Szukamy takich rozwiązań zdecentralizowanych, które odciążą naszych działaczy od tego typu represji ze strony systemu ze strony establishmentu okrągostołowego. także proszę się tym nie przejmować nawet jeżeli kanał polskiego ruchu antywojennego zniknie na jakiś czas z YouTube'a to nic się nie dzieje działamy dalej i odpowiadając na państwa pytanie które pytania które wpłynęły w ciągu ostatniego tygodnia chcemy jeszcze raz zaapelować o ściąganie grafik z naszej strony polskiruchantywojenny.com tam jest taka zakładka grafiki do druku. Bardzo prosimy o pobieranie z tej zakładki, czyli po ukośniku grafiki myślnik do myślnik druku. Tak, zakładka tylko grafiki, to jeszcze to jest już nieaktualna, to jakby są kwestie zupełnie techniczne, natomiast można to wszystko pobrać. Zapraszamy Państwa serdecznie do grupy Polskiego Ruchu Antywojennego na Facebooku, gdzie w przypiętym poście jest do pobrania ulotka do druku. I z, tej, z tego miejsca myślę, Sebastianie, że możemy serdecznie podziękować działaczom, sympatykom Polskiego Ruchu Antywojennego schojnic, którzy zrobili. Świetną, świetny wiec, który się odbił echem w mediach. Dziękujemy serdecznie środowisku kibicowskiemu z Podkarpacia. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Wiemy o przygotowywanych akcjach, akcjach już zrobionych. Pozdrawiamy środowisko kibicowskie, ale także sympatyków polskiego ruchu antywojennego z Koszalina, którzy się do nas zgłosili. Przypominam, że pod koniec, pod koniec marca będę w Koszalinie na spotkaniu autorskim serdecznie zapraszam wszystkich wszystkich z sympatyków polskiego ruchu antywojennego. No i myślę, Sebastianie, że warto tutaj zaapelować do. Naszych działaczy i sympatyków o te zdecentralizowane właśnie działania. Tak, ja tu jeszcze dodam, że chciałem bardzo podziękować grafikom, którzy licznie odpowiedzieli na mój apel, żeby mnie wspomóc, bo moi drodzy, ja tam troszkę się na grafice znam, ale akurat kiepski jestem w takim operowaniu, powiedzmy, tekstem bardziej. I tutaj muszę powiedzieć, że pojawiło się sporo osób, które nadesłało bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, bardzo dobre technicznie prace. W związku z tym, wszystkie te prace trafią na tą stronę i można je będzie pobierać, także tych ulotek będzie w wielu wersjach. Też pojawiły się takie osoby, którym dałem tekst, który też tutaj podziękuję Panu, którego bardzo ładnie, że tak powiem, przejrzał jeszcze i, i poprawił wszelkie tam gramatyczne i też nie tylko błędy, ale też, też zauważyłem, że niektórzy z Was, mówię do grafików, zaczęli, powiedzmy, wybierać sobie części tych tekstów i to było bardzo fajne, ponieważ, krótko mówiąc, też był taki element, wiesz, kreacji, że pewne hasła były tam pociągnięte bardziej, inne mniej. I bardzo mi się to podobało, że, że udało nam się stworzyć jakiś taki proces zdecentralizowany faktycznie myślenia o tym i myślę, że jeśli macie ochotę, jeśli macie chęć, to cały czas idźcie w tym kierunku. Tu znowu, znowu pewnie było jakieś wąskie gardło w przesłaniu tych grafik między mną, Leszkiem i jeszcze tam osobą, która, która wkłada, to, wkłada to na te serwery, ale będziemy to udrażniać. No, musicie nam, kochani, póki co yy, trochę wybaczyć, bo my nie jesteśmy tutaj korporacją. Jest nas realnie z dwóch, jeszcze tam jest parę dosłownie, nie wiem, jedna, dwie osoby, które nam gdzieś tam od czasu do czasu coś starają się pomóc. Faktycznie też im bardzo dziękujemy, ale myślę, że z każdym dniem działa to coraz lepiej. I bo taka jest idea tego wszystkiego, że właśnie zachęcamy Was do działania oddolnego, że my tylko inspirujemy. Tutaj też wyraźnie powiemy, że nie chodzi o to, żeby robić cokolwiek, co, co jest nielegalne. Starajcie się wszystko robić tak, żeby było legalne. Jeśli naklejacie gdzieś ten, te plakaty czy, czy coś takiego, róbcie to zgodnie z prawem, żeby, żeby niepotrzebnie nie narażać się na cokolwiek. My, tak jak mówię, koordynujemy tą akcję. Ale właśnie w taki sposób, że my nawet nie wiemy, kto tam, kto tam, kto, co robi. My się dowiadujemy później dopiero. I to jest tak naprawdę fantastyczne, że, że jest szansa na uaktywnienie was tam na dole, że tak powiem. Mówię to z perspektywy kościeliska, oczywiście, i podhala. <laughs> I że to zaczyna, zaczyna, moi drodzy, działać, a wiatry generalnie, geopolityczne nam i koniunktury nam sprzyjają. Tak, musimy tutaj podkreślić, że ruchy antywojenne w Europie rozwijają się bardzo mocno. Wspomnę tylko o wielkim manifestie, wielkiej demonstracji antywojennej w Monachium. No, myślę, że to już znamionuje fakt, że najbliższe miesiące, najbliższy rok, półtora, będą stały pod znakiem nastrojów antywojennych. Jeśli spojrzymy na represje, które dotykają. Działaczy, sympatyków polskiego ruchu antywojennego. Wspomnę o wyrzucaniu z pracy. Wspomnę o blokadzie stron internetowych, wspomnę, wspomnę o blokadzie próbie, blokady torpedowania, spotkań różnego typu. Wspomnę o pomniejszym hejcie, który jest inspirowany ze, ze środków decyzyjnych państwa polskiego. No to widzimy skalę tego wszystkiego. Ja tu muszę dodać od razu, że na tydzień mam zablokowany mój kanał, czy, czy raczej dodawanie nowych treści do tego kanału. Chciałem to sprytnie obejść jakiś czas temu, zrobiłem sobie takie filmiki, które miały status niepublicznych, ale okazało się, że podczas tej blokady nie mogę im zmienić statusu na publiczne, bo chciałem ich użyć jako takie przekierowania i wtedy bym dodawał linki do ich opisu. Niestety się to nie udało, także tydzień mój kanał będzie martwy, ale polecam, żebyście oglądali sobie zakładkę Druga Wojna Światowa okiem pytania, gdzie jest dużo bardzo ponadczasowych Materiałów. Natomiast tu jeszcze dodam, że jeszcze były manifestacje i w Berlinie, i w Ramstein. W Berlinie, według organizatorów, organizatorzy mówią, że było powyżej 100 tysięcy ludzi. Ja myślę, że było około 50. Tak jak przepatrzyłem te materiały, bardzo fajna manifestacja. W Ramstein też była manifestacja. Na Słowacji cały czas odbywają się manifestacje, które mają mieć swój finał chyba 3 marca w Bratysławie. W związku z tym te nastroje antywojenne są coraz wyraźniejsze, one są podsycane oczywiście tutaj przez, przez dyplomację i chińską i niemiecką, troszeczkę i przez francuską i przez generalne takie, takie ruchy, które, które mają miejsce, na przykład 21 lutego na forum ONZ, konkretnie Rady Bezpieczeństwa ONZ wystąpił Jeffrey Sachs z bardzo, bardzo ostrą mową, w której powiedział, iż coś takiego jak wysadzenie Nord Stream jest terroryzmem międzynarodowym i jeśli się nie ukaże winnych, jeśli się nie zrobi śledztwo śledztwa, które wskazało, kto konkretnie był winny, jeśli się nie doprowadzi do zadośćuczynienia, do ukarania i do, do jakichś ruchów, które by zabezpieczyły w przyszłości świat przed takimi działaniami, to w strefie transgranicznej, w której w tej chwili buduje się mnóstwo różnej infrastruktury krytycznej różnych państw i jakichś sieci telekomunikacyjnych, ale czy teleinformacyjnych, czy, czy, czy właśnie rurociągów, czy farm wiatrowych i innych takich, nic się nie da zbudować, skoro przyjmiemy taki paradygmat, że można sobie tam wszystko wysadzać, nie w powietrze, tylko w wodę. W związku z tym było to bardzo wyraźne uderzenie w prestiż Stanów Zjednoczonych, no bo wiemy, że po z kolei po artykule pana Seymoura, jak on Hersza. się Hersha, Hersza. 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 Które no dokładnie opisuje, co tam się stało i kto za tym stał, że to Stany Zjednoczone i Norwegia, no to można powiedzieć, że to wystąpienie Jeffrey'a Sachsa no było bardzo wyraźnym takim oskarżeniem Stanów Zjednoczonych, a tutaj wiemy, że cała ta wojna hegemoniczna i cała ta eskalacja w postaci wojny na, na Ukrainie, ona zmierza do wyrzucenia wpływu Stanów Zjednoczonych z Europy i nowej definicji praktycznie jakiegoś tutaj układu architektury bezpieczeństwa w Europie, czy też na całym świecie. Tak, to to jest oczywiste i to ten artykuł Seymoura Hersha na bardzo popularnym takim blogowym serwisie Substack jasno wskazuje na to, że to jest bardzo zasłużony dziennikarz, dziennikarz śledczy, który otrzymał wiele prestiżowych międzynarodowych nagród i no, trudno nie brać dzisiaj pod uwagę. Tych test, które Seymour Hersch wysuwa. Natomiast w kontekście znacznie szerszym, myślę, że warto także skomentować na kolejnych naszych antywojennych polakach rozmowach temat przemówienia Joe Bidena w Warszawie. Oraz przemówienia Władimira Putina, zanim oczywiście zamkniemy nasze dzisiejsze rozmowy chińską propozycją dwunastopunktową rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Jak się odnosisz do tych dwóch przemówień, bo one są bardzo często porównywane na świecie? W Polsce oczywiście dominuje, Szerokie komentowanie przemówienia Joe Bidena. Niektórzy mówią, że było to jakieś przełomowe, historyczne, no ale my w polskim ruchu antywojennym uważamy, że było to przemówienie miałkie, jałowe, które nic nowego nie wniosło, a na pewno nie wniosło niczego do gwarancji bezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej. No właśnie mój kanał dostał ostrzeżenie za filmik o tym przemówieniu, gdzie ja sobie pozwoliłem zrobić wersję. To przemówienie jest na Facebooku, na stronie góralskiego Weta. Wrzuciłem je też na Twittera, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że to było przemówienie do elit, do polskich elit politycznych, które czekały na ten moment, że po tym sużalczym zachowaniu przez ostatni rok, kiedy praktycznie wbrew polskim interesom robiono wszystko, o co Amerykanie poprosili, no to oni prawdopodobnie spodziewali się, że jak przyjdzie Joe Biden, to im tutaj sypnie jakimiś nagrodami. No, krótko mówiąc, wiadomo, oddaliśmy swoje czołgi, swoje chałbice, no, mnóstwo swojego sprzętu i Amerykanie za każdym razem mówili: Nie bójcie się, my wam to jakoś tam wyrównamy, my wam to jakoś wyrównamy. No i przyjeżdża Joe Biden i nie mówi nic o jakimkolwiek wyrównaniu czegokolwiek. W związku z tym, nas tutaj praktycznie wystawia na pozycje wyjściowe do jakichś ataków na, na Białoruś, czy nie wiadomo gdzie de facto, no bo przecież szkolimy już dywersantów białoruskich od jakiegoś czasu, no szykujemy się strasznie, organizujemy jakieś spotkania dziwaczne jakiejś opozycji i, i, i białoruskiej i rosyjskiej, no po prostu cyrk na kółkach, przyjeżdża Joe Biden i przecież mógłby nawet zablefować, że da nam 100 za darmo Abramsów, że da nam jakieś samoloty, jakieś śmigłowce, jakąś łódź podwodną, jakieś, jakieś pieniądze za to wszystko, przecież my wydaliśmy ponad 100 miliardów tak, złotych, przecież mógł nawet co go to kosztuje? On nie powiedział nic. W związku z tym wydaje mi się, że cały ten polski establishment w tej chwili ma nos na kwintę zawieszoną. To, co powiedział Jarosław Kaczyński, że nie powiedział nic. Nie powiedział nic, czego oczekiwano. Więc to jest wielkie, wielkie tutaj rozczarowanie, ale dla nas to jest oczywiście dobrze, bo ja wolę, żeby nic nie powiedział, niż gdyby faktycznie wszystkie te obietnice, o których w tym filmie mówiłem, że to faktycznie mógłby nam przywieźć, przywlec ze sobą tych zabawek wojennych mnóstwo, no bo gdyby przywlógł, to my byśmy już prawdopodobnie szturmowali wschodnią granicę w przypływie euforii, nie zdając sobie sprawy, że, że tam kawałek dalej czeka 6 tysięcy głowic atomowych, na, na którą na to okoliczność nie mamy żadnego antidotum, ale gdzieś tam oczywiście. No, ja myślę, że teraz warto przywołać słynnego tweeta ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. I te słynne zasieki Błaszczaka, które mają być nową odsłoną strategii odstraszania Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy właściwie interesujący się polityką bezpieczeństwa, polityką obronną, już widzieli te zasieki, czy właściwie prowizorkę w tym zakresie. Tutaj umieszczamy Państwu w naszym nagraniu właśnie. I, I właśnie tego tweeta pana Mariusza Błaszczaka, każdy sobie może zobaczyć, jak Polska broni granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Oczywiście dla każdego to nie trzeba być żadnym. Wojskowym, żadnym żołnierzem czy oficerem Wojska Polskiego, czy to służby czynej, czy rezerwy, aby wiedzieć, że to jest jedna wielka pomyłka, że to nie ma żadnej wartości bojowej, żadnej wartości obronnej tego typu sprawy. Jest to element operacji psychologicznej. Natomiast pytanie, dlaczego akurat. Teraz pojawia się tego typu propaganda, tego typu narracja rządowa, która próbuje eskalować przyzwolenie społeczne, czy też eskalować właśnie te elementy przyzwolenia społecznego na no właśnie na przygotowanie do wojny. Jak to, jak, jak to odczytujesz te, te zasieki Błaszczaka, te narracje, tę propagandę, którą prowadzi obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej? No, mi się wydaje, że po prostu ludzie, którzy rządzą naszym krajem, bezrefleksyjnie przyklepywali wszystkie te polecenia Waszyngtonu i w sytuacji, w której ten stolik zaczyna się odwracać do góry nogami, są troszeczkę bezradni, no bo jest planowana wizyta chyba za parę dni, dosłownie 28. Aleksandra Łukaszenki w Pekinie, która ma tam potrwać chyba 4 dni. To jest poważna wizyta. Pan Żołański też mówi, że on by też chętnie pojechał gdzieś tam do Pekinu porozmawiać w sprawie tych propozycji pokojowych. Olaf Scholz i Emmanuel Macron rozmawiają z nim, żeby się jednak poważnie zastanowił nad tym, żeby, żeby rozmawiać o tych propozycjach pokojowych. A nasi przywódcy na tą okoliczność są kompletnie nieprzygotowani. Mi się wydaje, że oni sobie zdają sprawę, że pokój to jest tak naprawdę dla Polski, dla Polaków, to jest bardzo dobra okoliczność. To jest coś, co no, wprowadzi nas z powrotem na tory dobrobytu i normalnego funkcjonowania. Natomiast dla naszej klasy politycznej, która nami rządzi, no, to może być katastrofa. Ja tutaj też przypomnę, że y, przestaliśmy brać ropę z Rosji. Rosjanie nam zakręcili kurek. Co prawda pan Obajtek mówi, że się nic nie stało, że on i tak tego, tej ropy nie było dużo, ale ja nie wiem, czy to jest do końca prawda. No tak, więc wywołałeś tutaj wilka z lasu wywołałeś Xi Jinpinga i Wanga i, którzy oczywiście sterują te, tą nawą chińskiej dyplomacji. Wiemy doskonale, oczywiście, z bardzo mocnej pozycji, chyba najmocniejszej od czasów Mao Zedonga, Xi Jinpinga. Natomiast no, pojawił się w ubiegły piątek, Plan, chiński plan pokoju, chiński plan pokoju, dwunastopunktowy, i nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale jednym z najistotniejszych, jeśli nie najistotniejszym punktem tego planu pokojowego jest udrożnienie tranzytu. Krótko mówiąc, jest to, mówiąc takim językiem geopolityki, bo też nie możemy absolutnie abstrahować od przestrzeni, koncepcja integracji gospodarczej Eurazji, integracji logistycznej Eurazji. Coś, czego, co, czego amerykańscy strategzy obawiają się najbardziej, czyli właśnie tego połączenia komunikacyjnego, handlowego, logistycznego, Całego kontynentu eurazjatyckiego i oczywiście wypchnięcia wpływów mocarstw anglosaskich. Ten jedenasty, jeśli dobrze pamiętam, punkt tego, tego programu wydaje się to być kluczowy, kluczowy i nie wiem, czy też zgodzisz się ze mną, że w tej chińskiej propozycji jest pewnego rodzaju taka między wierszami zapobie, zapowiedź ewentualnej eskalacji tego konfliktu na Ukrainie, czyli Chińczycy, no. Dopuszczają możliwość jeszcze większego wsparcia Federacji Rosyjskiej i pokazania Stanom Zjednoczonym, że Eurazja nie jest wyłączną domeną, nie jest, nie jest obszarem wyłącznej hegemonii Stanów Zjednoczonych, mówiąc najdelikatniej jak tylko potrafię. Tak, ale ja tutaj bym zauważył, że tym złym policjantem. Tych rozmowach był Putin. No bo jego przemówienie, które trwało tam, zdaje się, no ponad godzinę, chyba nawet dwie, w dużej części no jego treść była taka, że kochani, chcieliście nas zniszczyć sankcjami. My dajemy sobie całkiem nieźle radę gospodarczą. Mamy dużo niższą inflację niż w Europie. Wskaźniki gospodarcze wcale, wcale nie są takie złe jak. Zakładaliście, a wy bez wojny macie równie, równie słabe. Jednocześnie ogadne, ogarnęliśmy temat wojny w tym sensie, że testuje tam nowe bronie, te nowe bronie już żeśmy dali do produkcji. Jednocześnie weteranów przekładamy, przerzucamy do szkół wojennych, gdzie szkolą, szkolą jakby nowych, nowych rekrutów zgodnie z tymi, z tymi informacjami na temat wojny, które zdobyli właśnie teraz, czyli będzie to wiedza. Realna, no i można powiedzieć, że Putin powiedział, że jeśli ta wojna miała potrwać 10 lat, to nie ma sprawy, że oni dadzą radę i że społeczeństwo rosyjskie wcale tak strasznie nie cierpi, jakby się mogło wydawać. W związku z tym, wiesz, moim zdaniem, to jest pokazywanie Europie takich dwóch propozycji, które leżą na stole. To może być afganizacja konfliktu, jasne, on może trwać 20 lat, jasne, chcecie tego, chcecie zerwania łańcuchów dostaw, a z drugiej strony Xi Jinping mówi wyraźnie o łańcuchach dostaw, o jednostronnych sankcjach. Jednocześnie o tym, że jak wszystko pójdzie dobrze, to stworzy się jakieś konsorcjum międzynarodowe, które tą Ukrainę jakoś odbuduje. Tam też jest bardzo ciekawy, wiesz, pierwszy punkt o integralności terytorialnej każdego państwa, o traktowaniu poważnie każdego państwa bez względu na jego wielkość. W związku z tym to też i o tym, że w tego rodzaju sporach należy bezwzględnie przestrzegać yy, prawa międzynarodowego. Słowem, to są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe propozycje, które w ogóle nie wskazują na winnego tutaj. Dużo obserwatorów, zwłaszcza w Polsce, mówi, jak on mógł nie wskazać, że to Rosja jest winna. No ale można powiedzieć, że właśnie Chińczycy starają się wskazać, znaczy patrzeć na to z pewnego dystansu, z pewnego takiego. Uniwersalistycznego punktu widzenia, że, że nie podchodzą do tego jakoś inaczej przez pryzmat swojej przyjaźni z Rosją, tylko po prostu jako nowy hegemon, który chciałby, żeby prawo było przestrzegane. I jestem bardzo ciekaw, jak ta cała sytuacja się rozwinie, bo wiesz, ktoś taki jak Xi Jinping, jeśli mówi, on co prawda nie powiedział tego osobiście, tylko to było ogłoszone gdzieś tam na stronach, na stronach chińskiego mz i opisane dokładnie te punkty. Niemniej jednak, gdyby Żadne działania realne za tym planem nie poszły, no to wiesz, byłaby to pewna utrata twarzy. Tak, to jest bardzo ważne określenie. Pojęcie utraty twarzy w Chinach to jest oczywiście pewien fundament, żeby zrozumieć też mentalność chińską. Natomiast myślę, że cały program, tego, ten program pokojowy Chińskiej Republiki Ludowej dla Ukrainy jest w Polsce bardzo mocno marginalizowany. Jeśli spojrzymy na komentarze ośrodków rządowych, na przykład ośrodka studiów wschodnich, to widzimy, że jest to traktowane jako coś takiego mało poważnego. Natomiast w mojej ocenie ta kwestia, o której my już mówimy od dłuższego czasu, czyli globalna inicjatywa bezpieczeństwa to co w ubiegłym roku w roku 2022 zostało przedstawione przez Xi Jinpinga jest traktowane niezwykle poważne poważnie w krajach no, można powiedzieć wzrastających, w krajach, które mają ogromne ambicje, no, na przykład w krajach arabskich. Przypomnijmy tylko szczyt państw arabskich z Chinami z ubiegłego roku, który szeroko omawialiśmy wspólnie. Jest to coś, co niewątpliwie w polskich mediach głównego nurtu jest bardzo mocno marginalizowane. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę siłę nabywczą PKB. Siłę nabywczą w ogóle pieniądza, i w tym kontekście analizując PKB, wiemy doskonale, że Chiny są dzisiaj pierwszą gospodarką świata, i tego absolutnie marginalizować nie możemy. Odnosząc się jeszcze na, za, na samo zakończenie do Twoich słów o czy do Twojego apelu do naszych sympatyków i działaczy, mówimy o polskim ruchu antywojennym. Tak, absolutnie tutaj apelujemy o tylko i wyłącznie legalne. Działania. Każdy z państwa, który jest sympatykiem, działaczem polskiego ruchu antywojennego, odpowiada jako osoba fizyczna czy jako osoba prawna, i apelujemy tylko i wyłącznie o legalne działania. Rozwieszanie plakatów, wlepek, nalepek, billboardów, banerów, wyłącznie w miejscach do tego, do tego oczywiście przeznaczonych. I jak mówię, i w tym, i w tym zakresie. Polski ruch antywojenny jest zawsze, zawsze tutaj legalny i działa w sposób zgodny. Zgodny z prawem, pod jakimikolwiek działaniami nielegalnymi, wykraczającymi poza ramy prawa. My się absolutnie nie podpisujemy. Każda osoba fizyczna, każda osoba prawna bierze tutaj odpowiedzialność za swoje czyny z uwagi na zdecentralizowany, oddolny i nieformalny charakter naszego ruchu, który koncentruje się wokół profili w mediach społecznościowych. Takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Zapraszamy Państwa na grupę Facebookową Polski Ruch Antywojenny. Sebastianie, kończąc dzisiejsze, dzisiejsze rozmowy, antywojenne Polaków, Polaków rozmowy, myślę, że możemy zachęcić naszych sympatyków i działaczy do kolejnych wieców, pikiet, działalności edukacyjno-informacyjnej w przestrzeni publicznej, ściągania. Naszych grafik, ulotek, które Państwo, do których linki macie Państwo pod tym filmem zamieszczone i oddaję Ci słowo, słowo końcowe, końcowe dzisiejszego odcinka. Moi drodzy. Y Starajcie się też, też zrobić jakąś, właśnie, szum medialny, bo to, co możemy zrobić, to jest, to jest szum medialny. Media się jakoś nas przestraszyły dosyć mocno i same ten szum wywołują. W związku z tym, w związku z tym jeśli, jeśli uda Wam się tam parę tych ulotek zrobić, być może jeszcze jakiś plakat czy jakiś banerek, tak jak widzieliście na mojej. Na mojej tej konferencji prasowej w Zakopanem miałem cztery takie sympatyczne transparenty. Zawsze to fajnie, fajnie wygląda. I też jest ważne, żeby, żeby jednak zaprosić jakąś lokalną, lokalną prasę, żeby, żeby za pomocą tych ulotek i pewnie sami jesteście też ludźmi ogarniętymi, którzy są w stanie tutaj. No jeśli nas słuchacie, oczywiście, zakładam, że tak jest, no to macie pewnie sporo argumentów, żeby mówić na ten temat, że to jest nie nasza wojna. Aby żeby, żeby wytłumaczyć, żeby wytłumaczyć nasze, nasze stanowisko, które jest stanowiskiem no, realistów politycznych. I próbujcie, próbujcie dotrzeć do, do mediów, bo to wcale nie jest takie trudne, a też zdobędziecie od razu pewne doświadczenie, które jest bardzo przyjemne. I też też muszę wam powiedzieć, że cały czas wam tutaj was nakłaniam do próby też stworzenia kolejnych, kolejnych banerów. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne i bardzo satysfakcjonujące. Ja zrobiłem jeden baner na głównym rondzie w Zakopanem, jeszcze antypandemiczny i muszę wam powiedzieć, że miałem kupę, kupę radości z tego powodu. On tam chyba przez, przez, do dzisiaj tam stoi, tylko w tej chwili jeszcze postawiono jeden przed nim, ale muszę wam powiedzieć, że przez, przez dwa lata, ilekroć tamtędy przyjeżdżałem, miałem kupę radości, w związku z tym zobaczycie, jaka to jest fajna fajna rzecz, doprowadzić do czegoś takiego, to jest naprawdę kawał, kawał przyjemności, jak się Wam uda jeszcze załatwić jakąś taką powierzchnię za darmo, bo akurat być może w tej chwili nie ma jakiejś strasznej, strasznej koniunktury na, na reklamę, no tam jakiś stoi, może jakiś sympatyk, może jakiś ktoś, ktoś tego typu, natomiast same koszty wydrukowania, to jest dosłownie, nawet dużego, dużego baneru, to jest tam kilkaset złotych, takiego naprawdę porządnego, w związku z tym, Wykorzystajcie tą pracę naszych grafików, która jest bardzo, bardzo dobra jakościowo i byłoby fajnie, gdyby tych grafik pojawiło się w przestrzeni więcej. Jeśli już się pojawią, to oczywiście fotografujemy to, wrzucamy, wrzucamy na wszystkie możliwe strony, żeby efekt medialny był multiplikowany i tyle. No Tak jak mówię, ten, to nasze, ten nasz ruch, który jest przecież ruchem zrobionym przeze mnie i przez Leszka, to nie jest żadna żadne konsorcjum, żadna korporacja z budżetami. Zobaczcie, ile się nam udało nawkładać kijów w tą machinę, która już do tej wojny idzie. Więc włączcie się w to i wiedzcie, że każdy banerek, nawet nieduży, ale taki w miarę już, żeby był widoczny, potrafi mocno zamieszać, wywołać mocny wir tak, i powiedziałbym, mocną panikę. Mocną panikę w głowach miejscowych notabli, od razu zejdzie się prasa, a wtedy wy jeszcze z jakimś tam, powiedzmy, ulotką czy czymś takim, będziecie tam yy, od razu możecie zaprosić, że zobaczcie, jest taki baner, czy was to interesuje. Ja myślę, że lokalna prasa będzie podkrywać takie tematy, bo oni o czymś muszą pisać. I nawet jeśli powiedzą, że jesteście antyszczepionkowcami przy okazji i w ogóle zwolennikami Putina, to powiedzą. I jak przypilnujecie to jeszcze w miarę, bądźcie dla nich mili, bo to są nawet dziennikarze gazety wyborczej czy kogoś takiego, to są ludzie, którzy są normalnymi ludźmi. Nawet jeśli tytuł będzie podły i parszywy, to być może gdzieś tam w tekście uda, uda się Wam przekonać ich do napisania kilku słów prawdy o tym wszystkim i takie będzie nasze zwycięstwo. Tu się podpisuję oczywiście pod słowami Sebastiana. Serdeczne podziękowania. Jeszcze raz kieruję. Po raz drugi w antywojennych Polakach rozmowach pod adresem wszystkich naszych działaczy i sympatyków w Gliwicach. Dziękuję, dziękuję Państwu. Kłaniam się nisko za te dwa billboardy. Nie idźmy na tę wojnę! Nie idźmy na tę wojnę! Kłaniam się nisko. Wiem, że zostały zamalowane w sposób zorganizowany, że monitoring tam nie zadziałał, bo miał nie zadziałać. Ktomuś zależało, żeby ten monitoring nie zadziałał. Ale nie poddajemy się. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się nisko razem z Sebastianem, naszym sympatykom, działaczom polskiego ruchu antywojennego z Gliwic. Oby więcej takich przykładów. Kłaniam się nisko naszym działaczom, sympatykom z Hojnic, z Podkarpacia, z Koszalina z Warszawy z Warszawy z warszawskiej Pragi dziękuję za całą akcję taką cichą cichą akcję wiem że bardzo mocno torpedowaną przez działaczy probanderowskich probanderowskich bo tak trzeba ich nazywać ale nie poddawajcie się działamy we wspólnym celu propolskim propolskim patriotycznym chcemy Chcemy Polski suwerennej, chcemy Polski niepodległej i to, nam, i to nam przyświeca. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Serdecznie dziękuję Ci Sebastianie za poświęcony czas za dzisiejszą rozmowę. Trzymaj się Leszku. trzymajcie się moi drodzy, z Panem Bogiem.